Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was ja i mój przed chwilą zamordowany Karagor, bo tak mi się podobało go pozbyć. Słuchajcie, wracam do Mordoru, mówię to ja, wy dostawaliście Mordor regularnie przez ostatnie dni, aczkolwiek ja nie, ponieważ no grałem ostatnio jakoś w poniedziałek w tą grę, dlatego muszę się z powrotem troszeczkę wkręcić. Dzisiaj będą dwa odcinki na kanale planowo i przez najbliższe dni codziennie będą po dwa odcinki, bo mamy teraz tyle premier, że po prostu nie będzie miejsca, żeby to wszystko publikować, dlatego trzeba pocisnąć, a Mordor to jednak dość duża gra w przypadku Shadow of War. Dlatego dzisiaj skupiamy się na fabule, nie będziemy się dzisiaj zajmować przejmowaniem tych miejscówek, chociaż tutaj jest dość dużo do roboty, ponieważ ta forteca ma dość wysoki poziom, 328, najwyższy chyba być może, ten gość ma 40 level, ten 36, wodzowie mają wyższy, muszę się zdeczka jeszcze podlevelować, dlatego teraz skupimy się troszeczkę na fabule i już nie możecie mi powiedzieć, Tivur, jesteś za słaby na fabułę, porób to i tamto, bo w ogóle nie dasz rady, mamy sporo skilli. Jesteśmy dość silni, sprzęt też mamy niezły, więc po prostu dzisiaj ciśniemy sobie fabułę, poznamy tego troszeczkę. To jest misja związana z tą całą Targorow, próbuje wypełznąć ze swojej jamy w Gorogorf. Nie można mu pozwolić dotrzeć na powierzchnię. Grajmy! Co tutaj się będzie dzisiaj działo? Jakiś, kurde, czarownik, czarodziej, nekromanta. Karagorov, we call you to the shallows. Rise and join our glory. Rise and join the shadows army. Come to us. Rise. 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 Rozumiem, że jak odpowiednio długo się będzie do niego krzyczeć, to w końcu wyjdzie, nie? You are summoning death, but it will be death for all. Okej, niezbyt pozytywne, ale zobaczmy jeszcze, jak to się dla nas skończy. Zog wiekuisty, pokonaj akolitów. A to cel mamy raczej tutaj dość jakby jasny. Pokonaj kapitana akolitów, pokonaj akolitów. No mamy tutaj troszeczkę rzeczy do roboty. Ja bym w ogóle zaczął od na przykład postrzelenia tego. Muszę pamiętać, że jak jestem w powietrzu, to szybciej, to powolniej marnuje mi się moje skupienie. Muszę się z powrotem wkręcić w granie w tą grę, bo raczej teraz będę grał w nią całkiem sporo. No ale dobra. Mamy tutaj paru panów akolitów. Oni są u góry, mam też pokonać kapitana akolitów. Myślę, że powinno być w porządku. Spróbujmy sobie wejść na razie na górę, żeby standardowo mieć troszeczkę lepszy ogar sytuacji. Jeden kolega jest tam, aczkolwiek jak łatwo będzie mi się do niego dostać, zaraz zobaczymy. Oni są porozstawiani tutaj wszędzie u góry. Czy ja dam radę go tam? Tak! O, idealnie. O to mi mniej więcej chodziło. Nie muszę ich nawet, wiecie, nie muszę ich przejmować. Wystarczy, że będę ich tutaj wybijał. Co też oczywiście jest zawsze bardzo dobrą alternatywą. Wydaje mi się, że to zużywa... Nie wiem, ile to strzał zużywa, ale za chwileczkę mi się pokończą w ogóle możliwości tutaj skakania między tymi przeciwnikami. Ta, to zużywa po dwie strzały. No to niestety to troszeczkę zsie. Ponieważ tam został jeden frajer, a ja nie mam skąd strzał wziąć. Nie, tutaj coś mamy. Cztery. No to panie, idealnie, kurde. Brak skupienia, trudno, niepotrzebne mi teraz skupienie. I jeszcze więcej strzał mamy, dobra. Czy ja mogłem ich przejmować? Czy to miałoby większy sens? Dobre pytanie, nie jestem pewien, ale jest ich tutaj troszeczkę. Fajnie by było ich pomordować oczywiście po cichu, ale wątpię, żeby mi się to udało. Czy wiemy coś o tym koledze? Łatwopalny i chory, czyli trucizna zadaje obrażenia, lęk przed podpaleniem oszołamiany przez ataki z ukrycia. Tutaj mamy też ognisko i mamy też, możemy zatruć grog, ale wątpię, żeby oni się bawili w picie grogu, szczerze mówiąc. Więc najlepiej będzie chyba spowodować, kurde, wybuch. Co my tutaj jeszcze mamy? Możemy przyzwać gulę, tam mamy... Znaczy nie, o, to są pająki, to jest w sumie dobry pomysł, rozwalić to. I on jest chory, czyli jest podatny na truciznę, jeżeli te pająki, a nie, dobra, gule przyjdą, okej. Okay. To ich tutaj troszeczkę rozproszę, oni się zabiorą do walki. I ja zrobię, kurwa, tak, on jest teraz oszołomiony, grog wybuchu, trucizna też chyba być może zaczyna działać. I ja bym tutaj sobie zeskoczył i może przejął któregoś kolegę. Dominacja z zeskoczeniem. Myślę, dobre jakby otwarcie. Mamy tutaj już, kurde, pana Karagora. Zacznijmy się napierdalać w takim razie.
Mamy złamanego Karagora, ale jego wolę zabić, szczerze mówiąc. Tamten już tutaj zaczyna krzyczeć na nas. Ale panie! Nie zobaczyłem sobie tylko, na co on jest ewentualnie odporny, więc obczajmy. Targroth only needed a little coaxing. Now it rises to the surface and it comes for you. Wkurzają mnie tutaj coraz bardziej te takie super długie pogadanki. Niewrażliwe na klątwę. Panie, jakby mnie klątwa jeszcze jakoś tutaj bardzo interesowała. No dobra, powalczmy w takim razie. O Jezus, o Jezus! Ja mu mogę zrobić egzekucję, to mu powinno spore kuku zrobić. Ci niestety, kurwa, na tych są bardzo, bardzo, kurwa, nieprzyjemni. Ale mogę go załatwić w ten sposób, tego mogę w ten sposób. Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Panie kolego, panie kolego. Nie do przeskoczenia. Aha, to jedna rzecz, której sobie na pewno wcześniej nie sprawdziłem. On jest teraz oszołomiony i zaraz będzie martwy, ale... Tak bardzo napierdalam, że on... Dobrze, że mamy czas na taką pogadankę, nie? Oczywiście, że musi zniknąć. Oczywiście, że musi zniknąć. Jebaniec, Jezus Mary, no tak, oczywiście. Te pieprzone, kurwa, Karagory muszą być oczywiście takie. Dobra, mamy teraz wskoczyć do dołu. To nie podoba mi się za bardzo ta perspektywa, szczerze mówiąc. No ale hej, kimże jestem, żeby mówić, nie wskoczę do dołu, takie moje zadanie. Ja w ogóle tak teraz napierdalam, że widzicie, momentalnie zrobiłem to, co miałem tutaj zrobić. Gościu, po prostu jedna pogadanka, 30 sekund, druga pogadanka i większość czasu marnujemy na pogadanki, ale okej. Prójemy do przodu, o to chodzi chyba, nie? Oni go wzywają. Czy to będzie ten taki stwór jak ten, z którym Gandalf walczył w filmach? Jak on się nazwał? Nie Belial. Balrog, właśnie, Balrog. No Balrog. Balrog to jest przejebany rodzaj przeciwnika, muszę przyznać. Nie wiem, co oni sobie wyobrażają. Chyba, że oni są kompletnie gotowi na poświęcenia, których będą musieli dokonać. Tak mi się wydaje, szczerze mówiąc. Shit. Każdy Balrog naprawdę wywołuje respekt, jak tylko wchodzi na teren. On ich teraz pewnie wybije wszystkich. Ja nie wiem, co oni innego sobie przewidzieli. I czy ja mam z nim teraz walczyć? Czy ich pogrzało? Not with the spirit of Karnan at our side. Ooh, to drzewo, co? Okay. Woken by death ring, flames burn us. You woke him. Ja nic nie zrobiłem, panie drzewo, pani drzewo. You woke him. Dobra, to nie jest czas na takie dyskusje. Musimy go chyba załatwić, nie? Tylko, że on w lawie sobie chodzi, to... Ja nie wiem, jak ja mam go załatwić, jak on łazi w lawie. Ja jestem raczej podatny na lawę, dość mocno. Ale chyba do nas wyskoczy, tak mi się wydaje. Mamy się napierdalać teraz z Balrogiem, tak po prostu. Serio. WTF! O Jezus, ale to drzewo spłonie od razu, przecież ogień pokonuje typy drzewne. Też mi się tak wydaje. Okej, nie daj się zranić. Czemu nie dam się... Mam się nie dać zranić? Nie zauważyłem. Nie daj się zranić spadającym tym. Oh shit, a faktycznie, spadają jakieś gówna z góry. Oh shit, dobra, kurwa, uniki. Odsłonięte plecy, co? O Boże. Kurwa, no. O Boże, nie. Gdzie są te jego jebane plecy? Tutaj, o proszę bardzo. No dobra, plan jest prosty w takim razie. Pan drzewo nam pomaga, a ja muszę biegać i unikać, kurde. Muszę się czaić na momenty, kiedy będę mógł mu trafić w plecy, ale te spadające gówna naprawdę nie pomagają. Dobra, on jest dalej do mnie ustawiony złą stroną. Strzał mam tutaj bez liku, więc muszę tylko, kurde, uważać, żeby nic mnie nie zabiło. I czaić się na jego plecy. A, proszę bardzo. Lawa z niego leci, ogień, kurde, bucha. Ale dobra, ale drzewo nam pomaga. Całkiem srogo nam to drzewo pomaga, muszę przyznać. Kurde, i znowu nie mogłem strzelić w plecy. Jezus Maria. Czy to gówno cały czas będzie spadać dokładnie tam, gdzie ja stoję? Ja myślę, że tak to jest właśnie zrobione. Dobra, plecy, dziwko. Haha, idealnie. Drzewo, pomóż mi. Golemie drzewny, Chryste. Przeraża mnie ten cały Balrog. Czy on teraz się wkurwi i na mnie będzie szedł? Oh shit, man! Dosiądź Karnan? Dobra.
tak to się mogę bawić, dotrzeć do Targorofa. Ho, 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 shit. Dobra, udało mi się, nie dałem się zranić spadającym odłamką. Na razie musimy, kurde, iść przed siebie, tylko uważać może, żeby nasz drzewny byt nie spłonął od tego gówna, które spada. Do góry chyba musimy iść, nie? Celebrimborze, pomóż mi okiełznać tego potwora, którego dojeżdżam. Jakkolwiek nie brzmi ta wypowiedź, każdy wie, o co chodzi. Dojeżdżam ogromnego drzewnego opętanego przez jakieś prastare bóstwo potwora. Chyba powinienem jakoś się tym, jakby nie wiem, przejmować. O! Widzę, że się teraz napierdalamy, co? Quick time event? Czy takie standardowe bicie? O, ho, ho, nice! Dobra, quick time eventy. Udało mi się chyba skontrować. Nice! O tak, podoba mi się, zdecydowanie. Dobra, bijemy się. O, kontra! Myślę, że możemy go załatwiać standardowo kontrą. Mam wrażenie, że za każdym razem jak odpalam tą grę, coraz gorzej jakby jest z dźwiękiem tutaj. Bo totalnie mam wrażenie, że jak gadają do mnie te orki, to się nie zgrywają, kurde, te. To się nie zgrywają, oh shit, unik! To się nie zgrywają ich jakby te orcze usta, orkowe usta z tym, co oni mówią, co troszeczkę się. Muszę przyznać, to aparcie jak go klepie. Nawet nie ma okazji mnie zaatakować, a raczej ja nie mam okazji, żeby zrobić kontrę. Ogłuszenie, siądzie? Ha, 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 fajnie, fajnie. No nie powiem, gdybym takiego drzewnego jebakę miał częściej dostępnego, to bylibyśmy dość potężni. Sam nie wiem, czy lepiej jest kontrować, czy może lepiej jest po prostu go napierdalać. Ponieważ ja mogę spokojnie czekać na każdą moją okazję do kontry. Albo mogę go po prostu jechać na niego. O, teraz to widzę. A! O, proszę. Odbicie, unik, nie jestem pewien, co to było. Y! Dziwki! Okej. Okay. Walka nie jest jakaś super zbyt emocjonująca. Znaczy, poza oczywiście skalą, która tutaj, wiecie, napierdalamy się z Balrogiem, bądź co bądź. Balrogowie to jest przejebana rasa? Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, albo w ogóle dajcie mi info, ponieważ zdecydowanie tą serię oglądają ludzie, którzy wiedzą o mitologii Śródziemia o wiele więcej niż ja. Ale Balrogowie to wydaje mi się jest jakaś rasa stworzeń, albo typ po prostu stworzenia przeciwnika w całym uniwersum. To nie jest tak, że ten Balrog z filmów to był ten jeden, jedyny Balrog. Bitch! O proszę jak ładnie, o proszę jak ładnie. I jeszcze raz. Dobra, to jeszcze raz się bawimy w takim razie. Teraz mam w odsuniętą klatkę piersiową strzelać, okej. Okay. To nie wiem, po co ja strzelałem lecąc w powietrzu. Miałem chyba strzelać jeszcze raz, co? Albo i nie? No czur. Dobra, i teraz chyba znowu dosiadamy i lecimy dalej. Duch Karnan troszeczkę jakby się opierdala, mam wrażenie, wiecie? Opierdala się jak nic. Bo ja tutaj walczę, biegam na ten... On, jego rola, jak ja strzelam z łuku, ogranicza się do rozpraszania go może co najwyżej. Oh shit! Nie! He has the higher ground! I am Anakin and I will lose! Nie! Nie! Golemie! Golemie drzewny! Nie utrzymam się! Wow! Mówiłem, że ogień pokonuje typy drzewne i to widać teraz bardzo dobrze. Golem spłonął. Rozpadł się na kawałeczki wręcz. Kawałeczki? Kawałki! Kawałeczki. Nie, kawałeczki to też jest chyba istniejące słowo, tak? Nie? Gubię się czasami w języku polskim, skomplikowane. Wow! No rest for you, no rest for we, deathless one. Wait, dosiądziemy go czy nie? Chyba jeszcze nie teraz. Misja, myślę, skończona. The spirit of Karnan has witnessed Middle-earth's devastation and its revival many times over. She was here before any of us, and she will be here long after we have perished. No nie wiem, ona chyba się dość mocno boi tego Balroga, bo to było to, co oni dostarczyli na ten świat, nie? Ona się wydaje być dość zesrana z tego powodu, tak więc ja nie wiem, czy ona by tak długo pożyła. Zog, aha, to ten nekromanta cały. Yes, that cannot happen. I will not let it happen. Yes, yes. Okej. Okay.
Dobrze, misja zrobiona, tak więc fajnie. Robi się ciekawie z kwestią, jak już Balrog zaczyna się tu pojawiać, to muszę przyznać, się robi ciekawie. Zdobyć fortecę. Nie. To nie na teraz jest zadanie dla nas. Zobaczmy pozostałe zadania i je sobie wykonujmy. Tutaj mamy wieża Czarnoksięstwa w Minas Morgul, czyli z powrotem tym mieście, które straciliśmy w pierwszym akcie. No mamy parę tych misji. Najlepsza obrona, zdobyć region, ale na jak długo siły Saurona szykują się do ataku na twoją fortecę i chcą odbić ten region. Musisz się obronić. Aha, zadania Bruza, co? Dobra, okej, okay. Czyli mamy jakąś obronę fortecy. To jest mimo wszystko fabularna jakaś misja. Z wykrzyknikiem, no to kurde, warto ją zrobić. I chyba nawet może trzeba ją zrobić. Tak więc przenieśmy się tam przy quick travelem, ponieważ tak będzie najlepiej. Od razu mi wybierze, dokąd się przenieść. Chociaż może sam bym lepiej wybrał, bo bym wybrał którąś wieżę? O. Nie wiem. Ha! To jest moja odpowiedź. W każdym razie, moi drodzy, po mojej stronie ostatnio bardzo dużo planowania. Pomaga mi w tym wszystkim Lifik, tak więc pozdrowienia dla niego tutaj. Dwie premiery są w piątek. Destiny jeszcze wchodzi. Przydałoby się w to Destiny pograć, ponieważ mimo wszystko, kurde, no Destiny... Jestem najarany na Destiny i będę chciał w to grać, więc przydałoby się znaleźć czas na jakieś streamy, żeby sobie popykać. Ponadto jeszcze, cóż mogę tutaj kurde powiedzieć, no mamy parę innych jeszcze premier i we wszystko przydałoby się pograć. Assassin's Creed i Wolfenstein wychodzą w przyszłym tygodniu, potem niedługo będzie Need for Speed Payback, którego też zdecydowanie planuję na kanale ogrywać, potem jeszcze będzie Call of Duty WW2, będzie fabuła Battlefronta i zobaczymy, co tam jeszcze wychodzi, ponieważ szczerze nie pamiętam już nawet dokładnie. Dużo tego, tyle mogę powiedzieć na pewno. Biegniemy do naszej fortecy, nie mogę się tam niestety przenieść, ale skoro Bruce ma dla nas misję i kurde, i tyle mamy aż bonusów, jeżeli o to chodzi, no to panie, nie mogę sobie odpuścić. Nie mogę po prostu. Tak więc no, poprzeskakujmy sobie przez te drewienka, żeby sobie dostać jakiegoś boosta do prędkości. To jest interesujące, że gra nas zmusza jednak do przemyślenia troszeczkę nawet trasy, którą sobie biegamy, żeby mieć darmowego boosta. Our army is proof that no fortress is truly secure. Bla bla bla. Czy tutaj są przeciwnicy, którzy nie są pod moją kontrolą? Aha, dobra, te jebańce, ten na przykład. Ale on jest skuty kajdenami do ziemi, dobra. Czyli, o kurwa, dragon przyleciał! Proszę bardzo, przejąłem go sobie. Idealnie. No i dobra, zajebiście. Możemy sobie latać nim teraz. Mogę się też zatrzymać, bla bla. Naciśnij A, aby poruszać skrzydłami dla przyspieszenia. Unoszenie, opadanie. Dobra, no to ja tyle chciałem w sumie zrobić. Dobra, żegnaj Drake'u. Pokazałem wam dosiadanie Drake'a. Coś, tego skilla sobie zdobyłem na własną rękę, ale wy tego jeszcze nie widzieliście, więc proszę, oto było latanie na Drake'u. Tylko zapomniałem już, jak się nim lata. Dobra, okej, okay. Najlepsza obrona w takim razie, rozpocznij. O, muszę coś zjeść, ale jestem głodny. Zobaczmy, jak wygląda obrona fortecy. Jestem naprawdę ciekaw, ponieważ tego jeszcze nie miałem okazji robić. Ranger! You've got trouble! Generally the case. Don't bother the boss with your nonsense, you little Winja! Winja? Honestly, bruise that hurt! What's jaki zadowolony ten Bruce z siebie. Oj tam. What I wanted to tell you is, the fort is being attacked. The Dark Lord knows you're here, and the door to my escape tunnel is jammed. A test of our defenses. And our defenders. Bruce? Prepare to defend the fort. That sounds like a job for Overlord, what's his name? Seeing as how I was passed over for that position. No nie mogłem cię wybrać, przepraszam, chciałem. You will do as you are told. Come on, right fella, just having a laugh. You know how I love snapping off heads. Ha. I'll defend the fort like it was mine. I'll help with the defense as well. I'll start with the food in the pantry. Make sure it hasn't been poisoned. A kurwa, sprytnie, tak, znajdź robotę, która idealnie pasuje do twoich w ogóle możliwości, okej. Okay. Czy będziemy mogli jakieś te... Puk zbierać gnatów, dobra, jakiś totalny frajer nas atakuje. Jakie on ma, no co najwyżej oszołomienia, karagory i trucizna, okej. Okay. A tutaj akrobacje, wściekłość, a i tak nie będę na to patrzył. Czy ja mogę ich jakoś tutaj dojebać sprytnie? Nie jestem pewien, przydałoby się tamtą tą.
Aha, dobra, czyli mają po prostu bronić tych punktów, ale moje tutaj, kurde, moi ludzie są w porządku, dobra. Krok pierwszy, przydałoby się tą ich kurwa tą, strzel w nogi Uruka, żeby przyszpilić, pierdolę to. Ja myślę, że przydałoby się kurwa załatwić tego frajera. O, nice, dobra. Ja bardzo chętnie bym go teraz tutaj przetegował. O, proszę. Czy oni mają drugiego? Nie mają drugiego, ale ja też nie mam co tutaj ten. Dobra, przytrzymaj, aby zabić. Pozbyliśmy się tego zagrożenia. W takim razie nasze bestie oblężnicze mogą sobie już spokojnie działać. Ale czy wy widzieliście, jak zajebiście powoli schodziło skupienie, kiedy leciałem? Ja nawet nie spojrzałem na to i nie zorientowałem się, że to aż tak po prostu bardzo napierdala. Nie chcę swojego bić. Tego chcę tutaj napierdalać. O Jezus, panowie! Panowie, kurwa, bez przesady. No bij się ze mną, bij, kurwa, przecież ty padniesz tak szybko. Czy on ma gościa, który mu jakieś anonsy robi, kiedy on do walki wchodzi? Wytyfy. O proszę, kolega jest złamany. Czy ja mogę ci zrobić, kurde, domination? Mogę! O, goddammit. Hańba, zwerbuj. Nie, kurwa, pierdolę to, walcz na śmierć. Ale wiedz, że cię zdominowałem, panie kolego. Kurwa, no i oczywiście, że musiał mnie ktoś tutaj zaatakować. Tamten jest złamany, ten już tutaj z tym panem się pożegnamy. Bye bye. O, nie mam elfi strzał już? Ojej. Egzekucję mogę jakoś zrobić? Nie wiem, dość duży chaos. Te walki o fort, teraz najwyraźniej obrony. Dużo się dzieje, szczerze mówiąc. Nie byłem do końca świadom wszystkiego. Dobra. Aha, bo ja mam trzech gości tutaj pokonać, co? Okej. Gdzie są pozostali? Tam gdzieś posunęli się w głąb naszego fortu. O, panie! Nie możemy na to, kurde, pozwolić. Dobra, zebrałem sobie strzały gdzieś po drodze. Lecimy napierdalać się dalej. Nie ma czekania. Pokonaj atakujących wodzów. Co ja mogę się dowiedzieć o tobie, panie kolego? Na co jesteś niewrażliwy? Na egzekucję. No to troszeczkę się... Egzekucja to bardzo fajna rzecz. Dobra. Wiecie, prawda jest taka, na standardowe napierdalanie jest dobre na każdego. O Boże. Skak, szaman. Dobra, panie kolego, już kurwa, nie bądź taki w chuj cwany. O proszę, przyszpilenie, mogę cię jeszcze zamrozić i napierdolać. O tak. Ojej, tutaj, ty, egzekucja, to ten odporny? Chyba tak, nie jestem pewien. Chciałem jakieś tutaj wyssanie zrobić, ale chyba mogę nie zdążyć. Nie, zdążyłem, a jednak. A bo ja swojego orka wyssałem, okej, to nie mamy o czym gadać. Tamci moi goście tam krwawią, ale to nic, to jest żaden problem. Nie będę tam leciał teraz nagle im pomagać. God fucking damn it, ale wy jesteście denerwujący. Dam radę zabić teraz? Ja chcę go koniecznie zabić, taki jest mój cel, ponieważ chcę loot z niego. Nie potrzebuję kolejnego orka, którego po prostu sobie, wiecie, sobie zwerbuję. Ja potrzebuję więcej lootu, chcę nowych rzeczy. Oczywiście, że umieranie wprawia go we wściekłość. Coś mi właśnie, kurwa, nie pasowało w tym, że on tak tutaj długo żyje. Nie, ktoś mi się wykrwawił. Dobra, trudno, trzeba będzie kogoś innego do fortecy wrzucić. No ale, no niestety takie jest życie przy obronie fortu. Co się tutaj dzieje? O! Ktoś z naszych zabił któregoś z ich. O, kofno. Już cię lubię, stary, naprawdę. Good job. To teraz zajmiemy się panem kolegą numer 2. Dziwko? Ojej! Oj, oczywiście nie zdążyłem zareagować na czas na tego jebańca, który mnie to atakował. Generalnie dużo przeciwników dookoła, ja za bardzo myślę na temat... I kolejny się kurwa wykrwawił, dobra, trzeba szybko to skończyć, żeby nie umarło za dużo moich gości. Bo umiera ich tutaj dość sporo. Co, wściekłość? A nie, musi sobie ze mną pogadać, okej. Okej, na pewno chcesz gadać ze mną w takim brzydkim kurwa języku? Pożegnamy się chyba. Tak. Pożegnaliśmy się takiego kurwa ojcowskiego bitch slapa dostał. Kolejna fala! Jezus Maria! Ja mogę im jakoś pomóc w ogóle? Runa księżyca. Nie, dobra, okej. No to mamy jeszcze trzech atakujących wodzów do pokonania. No mogę go odsucić. Nie! Aha, no dobra, okej. To wiele wyjaśnia.
Dobra, kolejny się wykrwawił, coraz mniej ich mam. Czy ja tutaj mogę przytrzymać B, aby go odsucić? A, okej, okay, dobrze. Przepraszam, nie znałem tej mechaniki, teraz już znam tą mechanikę. Kurwa, no, zdążył, dał radę. Tutaj jakaś rzecz w ogóle leży żółta, dobra. Jakaś tam żółta ta. O, zatruty, lol! Ktoś go zatruł, zabił! O, jak miło, dziękuję, jak fajnie! Nie spodziewałem się, ale nie spodziewałem się, że będzie tak miło. Dobra, wejdźmy sobie do góry, będziemy mogli jakiś atak, kurde, z powietrza wystosować, to mi się zawsze podoba. Ataki z powietrza są OP. W głowę, kurwa, aha, odporny na strzały, to zmienia postać rzeczy. Dobra, weźmy mu po prostu assassination, wskoczmy i zróbmy. Chyba, że jest kurwa odporny, ja bym... Nie chce mi się z wami gadać, kuta szlongi, naprawdę! Pierdolę was, będę was po prostu bił, aż nie zginiecie, naprawdę. To nie jest sytuacja, w której mogę się jakoś super przygotować i załatwić was, kurde, w jakiś inteligentny sposób. Ja pierdolę, dobra, weź sobie pogadaj. Skończmy już tą zabawę. Ja chcę tego odsucić. Dobra. Nie wykrwawiaj się, ziomek. Ja ci, kurwa, nie pozwalam się wykrwawiać. Egzekucja! Podziała? Zginie już? Tak, dobra. Władca bestii brutalnie zamordowany, to mi się podoba. To został jeszcze jeden, tylko zgodnie z moimi obliczeniami. Ten jest chyba na strzały odporny, ale nie jest... Aha, dobra. Widzę, że odporność na strzały to jest odporność na wszystko, co ze strzałami związane, dobra. Kolejna rzecz, której teraz już przynajmniej jestem w 100% pewien. Goście z tarczami są naprawdę zawsze chujowi. Heroiczny, Dobra, panie kolego, ty na szczęście krótko gadałeś. Odporny na strzały, klątwy i czujny, gdy ktoś się skrada. Jedyne co to wskazówki. Wybuchy bestie, o Jezus, dobra. Trzeba przyznać, ten gość jest dojebany. Ten gość jest dość dojebany. Ty zginiesz, frajerze. O, przeszedłem pod moim gościem tutaj. O wow, Jesus. Ile ich tu kurwa jest, o jest złamany. Nie, nie chcę swojego bić, o jaką serię. Serię z kuszy mi wypierdolił. O, ty kurwa giniusz, czemu ty nie chcesz ginąć? Jezus Maria. Czy ja mam jakieś szybkie wyssanie? Nie mam szybkiego wyssania. Chcę... O Boże, dobra. Czy ja dam radę cię teraz zabić? Bez szans? Kurwa serio? Ja pierdolę. Nie wierzę. Kurwa, nie wierzę w mojego pecha. Kurwa, nie wierzę po prostu, no. No po prostu kurwa w to nie wierzę, jaki idiotyzm w chuj. Ale dobra, przynajmniej mamy teraz pokonaj kolejną falę, a nie chuj ci w dupę, wszyscy kurwa cię zajebali. Tego Karagora bym załatwił na dobry początek, żeby już nie miał na czym jeździć. Dobra, oni są jakoś, widzę, inaczej rozstawieni nawet, więc... Ponapierdala... Co? Wywrócił mnie? Halo, panie kolego. Ty strzela ktoś do niego, bardzo miło. Dobra, bijcie go, kurwa, bijcie go, bo mnie zdenerwował. Chciałbym móc to przewijać, nie mogę tego przewijać. Mogę tylko wyłączyć w opcjach gry na zawsze, żeby oni mi się nie przedstawiali. Ja pierdolę. Kurwa, okej, rozumiem. Wiesz co, ziomek? Kwiczysz jak świnia, ponieważ za chwilę cię zarżnę jak świnie. Tyle mogę ci powiedzieć. Dobra, już? Kurwa, zginął? Nie, jeszcze nie. Jezus Maria, giń! Kurwa, egzekucja. Tak, poproszę. Jezus Maria, dobra, okej. Okay. Do widzenia. Tylko, że teraz nie mam już chyba takiego farta, żeby ten gościu, który przedtem został zatruty, został nagle zatruty. Come on, medic! Let's see what you've got. No i widzicie, ten przynajmniej się nie opierdala i bardzo szybko. Śmiertelnie chory, no kurwa właśnie. Czy to podziała? Nie, to wybuchło, widzę, tak dość standardowo. To go po prostu kurwa będę bił. Czy to jest przeciwnika? Nie, niebieski, to mój, to Bruce jest chyba wręcz nawet. Suko? O, a ty się tutaj skąd wziąłeś?
Tutaj złamany Karagor, Jezus Maria, biją mnie jeszcze jakieś randomki tutaj. O Jezus, te mnie teraz złapo, panie. To jest ten, co przedtem zginął momentalnie od trucizny. Aha, nie do przeskoczenia. Nie chciałem go, kurwa, przeskakiwać nawet, ale okej. Ojej, ojej, jaki ty, kurwa, groźny jesteś. Żegnaj. Okej, dobra, trafiony w głowę, idealnie, jakiś mieczyk tutaj z niego wypadł. Idziemy po ostatniego frejera, który gdzieś, kurwa, tam jest, tam wykrwawia się dwóch moich tych. Może zdążę teraz jakoś do nich dojść, zanim się, kurwa, podzieją tragedię. Fajnie by było, gdybym zdążył. Nie, kurwa, nie! Ty chcę! O, nie chcę mi się waszego pierdolenia słuchać! To jest ten heroiczny, który mnie dojebał poprzednio. Czy to jest cecha jakby Uruka, że jestem bez szans? Tak, tutaj, bez szans. Po powaleniu nie otrzymasz ostatniej szansy, kurwa. Ochrona przed ogniem, zwierzęcy szał, zajebiście dużo niewrażliwości. Ten gościu jest naprawdę dojebany. To muszę przyznać. Zdążę? O! Fuck you, man. Jeszcze odporny jest na strzały, więc nawet, kurwa... Dawaj. Okej, udało się. Tyle chciałem. Unik. Czy on szarżę jakąś robi? Robi szarżę. Kurwa, ma... Tego chcę teraz podnieść z wykrwawiania. Okej! Dobra, zajebiście. Tyle się udało chociaż. Elfie światło? Nie, ja nie chcę elfiego światła. Albo dobra, może, kurwa, chcę elfie światło. X plus A, kurwa, kliknąłem to przecież. O, o to mi chodziło. Że on jest odporny na ogień. Więc nawet mój super, kurde, ognisty miecz gówno tutaj da. Ten wybuch też mu niewiele zrobi, chyba. A może jednak? Coś tam mu zrobił, nie? A czy jest też, kurwa, odporny na egzekucję? Na pewno jest odporny na strzały, więc strzały mi tutaj niewiele dadzą. Ale mogę mu egzekucję. O, proszę. O, idealnie, dobra. Dam radę go ogłuszyć? Oj, teraz seria ataków, najlepiej. Ty mi nie przeszkadzaj. Tego chcę pociąć sobie dalej. O, dobra, dobra, ładnie, ładnie, zajebiście. Czy to mu dam radę zrobić do końca, kurwa, tak nie za bardzo. Ale chcę się pozbyć tych kolegów, bo mnie będą zaraz wkurwiać. Ogłuszenie, kurwa, czy się dostosował? Nie dostosował się, pierdol się. A, kolejny bitch slap, do widzenia, Uruku. Dobra, na szczęście ta powtórka nie zajęła długo czasu. Nie mam żadnych nowych przedmiotów do zebrania. Dotrzyj do warowni. W warowni też mi ktoś siedzi i mi tam rozpierdol robi. Boże, jedyny, te ataki na fortece są naprawdę, naprawdę bardzo niewygodne dla mnie. No ale okej, no skoro to była misja fabularna. Dowiedziałem się od Diffika, że gdzieś później w fabule obrony fortec to jest po prostu, że trzeba to zrobić z 10 razy fabularnie powtarzalne obronienie fortec. Więc być może część tego będę po prostu wam będzie nie pokazane, a pokażę wam tylko na przykład ze dwie. Another attack will surely come. I hope so. This one was a blast. Ta, bo jesteś fabularnie nieśmiertelny. Koledzy się wykrwawili. Bruce, ty skurwysynu! O ten chuj, nie wierzę! Widzisz, Bruce, jest jeden problem w zdradzaniu mnie. Jestem, kurwo, brudna, nieśmiertelny. Jaka bieda! Nie wierzę i trzeba będzie to jeszcze raz dojebać. O ten chuj! O ten chuj! O, ho, 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 ho. Oj, Bruce! Poczekaj tylko, aż normalnie cię zajebie. We will retake our fortress. We will slaughter that wretched Olog and all who stand with him. And what of the ones who stand with us? Clearly their loyalty cannot be trusted. All who resist will be made an example of. To jest właśnie problem, moi drodzy, że ja myślałem, że dominacja Celebrimbora to jednak jest dość poważna i mocna rzecz, a tu kurwa, przecież ta forteca ma tak zajebiście niski poziom. To jest aż żałosne. Nie ma wodzów, jest tylko naczelnik, który ma... Ja mógłbym w tej chwili ten atak, kurwa, przeprowadzić. Mam tutaj jakichś ziomeczków, których mógłbym wrzucić do tego ataku i byłby to dojebany atak. Przydzielić go mogę tutaj, dać im upgrade'y. Będzie totalny rozpierdol. Mogę włączyć to na przykład. Z tych dwóch, Legion Dzikusów.
No kurde, mogę włączyć na przykład Legion Obrońców, a tutaj Olok Hai. Temu mogę jeszcze coś wykupić, Rój Szeloby na przykład, bo mam w chuj hajsu. I proszę państwa, naprawdę, ten oddział szturmowy rozpierdoliłby tego gościa moment. Ale nie wiem, czy chcę to robić w tym odcinku, bo chyba nie mam za bardzo czasu. Ale wkurwił mnie gość, to mnie zdecydowanie gość wkurwił. Zobaczmy, co tam zdobyliśmy. Jakiś mieczyk na 27 poziom, dobry atak mam, ale nie mam bonusów. A trafienia krytyczne dają szansę na zatrucie. Musiałbym zatruć 3 wrogów i wtedy miałbym bardzo fajny ten, bardzo fajny bonusik. To też jest lepsze w damage'u, ale nie ma kurde żadnych bonusów, więc to sobie zniszczę tak naprawdę. To się wydaje być fajne. 3 wrogów wystarczy, że zatruję i będę miał 36 szans na zatrucie. To i większa szansa, i też zatrucie jest ciekawe. Tak samo mocno jak podpalenie, więc to będę musiał rozważyć. Sztylecik taki zdobyłem. Ma większy damage, ale zabij kapitana z ukrycia. No w sumie, większy damage, a tamto troszeczkę... Dobra, zamienię sobie to na chwilę obecną. Tutaj mamy lepszy łuk. A tutaj mam, jaki mam bonus? Naładowane strzały przebijają wrogów. Liczba przywróconych elfich strzał, gdy kapitan zostanie oszołomiony. To jest taki troszeczkę dupiany bonus, szczerze mówiąc. Ale jest bonus, a tam nie mam misji zrobionej. Tutaj jakaś taka zbroja. Za zatrucie wroga, trafienia krytyczne, jest szansa, że wywoła zatrucie. Nice. No i większa obrona oczywiście, znaczy większe maksymalne życie. Zatruj wroga, o wiele prostsze też wyzwanie. Dobra, zamontuję to sobie, zawsze jakaś odmiana do naszego wyglądu. Tutaj mamy jeszcze lepsze, wysokie ukrycie. Użyj broni dystansowej, by zabić kapitana. Dobra, okej, zamontuję to sobie, nawet dla samego faktu zmiany troszeczkę naszej aparycji. I mamy też jakiś pierścionek lepszy. Czy na pewno lepszy? Nie, obydwa są bardziej gówniane. Ten sam albo niższy poziom i to jeszcze bez bonusów, tak więc kij z tym. Dobra, okej, a jakieś może kryształki, klejnotki zdobyłem? Mogę tutaj sobie oczywiście je forge'ować w jakieś lepsze. Tylko tutaj już tego nie przeforge'uję, tego też nie przeforge'uję. Fajnie by było mieć oczywiście te najlepsze. Tutaj widzicie. 5 poziomów automatycznie otrzymuje zdominowany kapitan. No wiecie co? Czuję się po prostu źle. Zostałem kurwa zdradzony przez Bruza. Ja czułem, że to jest zbyt piękne, że gra nam daje takiego cudownego. Nawet widzicie, tutaj na ekranie menu chyba się wyświetla zawsze na nasz Nemezis. I Bruz jest właśnie naszym Nemezisem. Nemezisem. Skurwysyn. Bruz wozi się bardzo wysoko. Sprowadź go na ziemię. God damn it, no oczywiście, mamy tutaj misję teraz. Ale to jeszcze sobie przemyślimy, które misje będziemy robili w kolejnym odcinku. Myślę, że z Gondorczykami bym coś podziałał, a potem może coś z Eltariel, żeby 2 odcinki i różne w ogóle totalnie misje od siebie. Ten kończymy, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie ocenić filmu. Do zobaczenia i pa pa!